Witam was moi drodzy gorąco i serdecznie ja jestem Juken. Przed nami ósmy odcinek z Hotel Business Simulatora. No moi drodzy, w poprzednim odcinku mówiłem, że chyba to koniec tej serii, że nic nie wskazuje na to, a cokolwiek był w stanie zdziałać, ale ja się tak łatwo nie poddaję. Po pierwsze bardzo ta seria się wam spodobała, także gorące ukłony do ciebie, drogi widzu, bo komentujecie tę serię, dlatego postanowiłem, odzyskać to, co straciłem. To się wydarzyło w poprzednim odcinku, no to po prostu kto widział ten wiek, kto nie widział, niech zobaczy. Ja tego nie komentuję. Do trzech razy sztuka dałem trzecią szansę temu symulatorowi. Mimo, że jest kiczowaty, to nie ukrywam tak, jak was wciągnął na maksa, tak mnie również i nie chciałem tak łatwo się poddawać. Co zrobiłem, moi drodzy? Otóż zacząłem od zera, totalnie od zera, przywracając hotel, powiedzmy, do tego poziomu, na którym skończyliśmy. No różnica jest, bo mam większe doświadczenie i pewne zmiany w kontrakcie zaszły. Zobaczcie, kiedy tamten odcinek z niefartem był, kiedy braliśmy się za ostatni apartament był dzień. Sześć... około 80 któregoś chyba pod 90. Tu mamy 67 dzień, moi drodzy, i mamy odblokowany ten apartament. Ostatni został nam tylko ten średni, 102 i to zrobimy dzisiaj. O, już pani tutaj chętna. Natomiast tak w wielkim skrócie, moi drodzy, co, co spowodowało, że o tyle szybciej się rozwinąłem? No powód jest dość prosty. Od samego początku wstawiałem, słuchajcie, podwójny barek do... Nie mam pościeli przy sobie, to trudno, pani dostanie bez. Zaraz zresztą wam powiem swój patent z pościelami, bo też parę rzeczy wymyśliłem, więc dzisiaj wam powiem... Co tutaj robiąc, czego się nauczyłem? Zobaczcie, moi drodzy, od samego początku, jak tylko się dało, wsta. O, już przyszła pokojówka, na zaścieliła, naścieliła, ale się nie nachyliła, niestety. Szkoda. <grym> Także, moi drodzy, od samego początku zacząłem handlować tym alkoholem. Także stałem się wielkim handlarzem alkoholów. Alkoholi, tak? No i moi drodzy, no, daje to ładną kasę. Daje to ładną kasę. Ja tego od początku nie wiedziałem, że. Klienci płacą za alkohol dodatkowo, i wszędzie zacząłem, słuchajcie, w każdym pokoju stawiać ten podwójny barek. Bo teraz, tak, jeśli mamy ten barek najtańszy, ten no pojedynczy nazwijmy to, właściwie to lodówka jest, a nie barek, no ale przyjmijmy. Klient wychodząc płaci 60 dolarów za alkohol. Nas on kosztuje 25, nie? W momencie, kiedy wstawiamy ten podwójny. Nas kosztuje alkohol 2 no, razy 25, bo dwa razy wstawiamy, czyli 50 płacimy za alkohol, ale klient już nam płaci 120 dolarów. Także no, jest to biznes dodatkowy, czyli w tym momencie zobaczcie, mi klienci nie płacą tylko w większości. No, w większości przypadków korzystają z tych alkoholi, nie płacą tylko 80 za dobę, ale również dodatkowo 120, czyli już zostawiają 200 dolarów każdy klient, znaczy no, prawie każdy. No już nie mówię o tych tutaj pokojach. Jeden pokój 103 jeszcze nie mamy, słuchajcie, wylewelowany. Tam czegoś brakowało i to też dziś zrobimy, czyli dziś jest plan na 103, żeby był na, na maksa. No nie chciałem tego już bez Was robić, chciałem to um, jakoś zrównać. I zobaczcie, ten sposób, który sobie obrałem, spowodował, że mamy, no tak, w połowie zapełnioną trzecią gwiazdkę, także niedługo będziemy wbijali czwartą gwiazdkę. Ciekawe, co nam to da. Ja też jestem ciekaw tego apartamentu tam na górze, który kosztuje 1250. Jaką metodę sobie obrałem? Tutaj no, no na pewno nie traciłem kasy na to, co nie było potrzebne. Dokładnie obrałem pewien sposób. Teraz nie mam Wam go jak pokazać, ale w wielkim skrócie mogę Wam powiedzieć, że na pewno nie malowałem ścian, ponieważ to malowanie ścian oczywiście wizualnie daje fajne efekty, natomiast nie daje wbijania levelu pokoju tak mocno. Więc starałem się dążyć do tego, aby w pokojach, no może i głupota, moi drodzy, ale w pokojach, tam gdzie się dało, tych małych, tych tanich, na początku, kiedy mieliśmy ten badziewny kibel, badziewny prysznic i badziewny zlew, to zamiast sprzedawać za grosze te, te rzeczy, to ja dokupowałem kolejne wyższej klasy i stawiałem. Czyli w kibelkach, znaczy w toalecie mamy dwa kibelki, dwa prysznice i dwa zlewy. Zresztą zaraz wam to pokażę, tylko niech się jakiś pokój zwolni. Ładnie to już zaczyna wyglądać. Zaczyna to jednak. wciągać. I tak jak wam mówiłem, no, mimo że to jest kicz, mimo że ta gra mnie wiele razy zawiodła, i, i, i musiałem tu naprawdę wszystko od zera zaczynać. Mm, no nawet Wam powiem szczerze, że się z tego cieszę, bo mogłem wiele rzeczy zrobić po prostu lepiej. Widzicie, tu są takie na przykład momenty jak teraz, że nie ma na przykład co robić. Jaki patent sobie obrałem, żeby kasę zarabiać i żeby to było szybko? To jest taki protip, moi drodzy. Słuchajcie, rozwiązuje to całkowicie Wasze problemy, nie wiem, z pościelami, ze wszystkim, z tymi łapkami. Pokój jako tako możecie wysprzątać. No, przede wszystkim ja sprzątałem po to, żeby mieć wyznacznik, czy pokój się nadaje do użytku. A jeśli pamiętałem, że tamten no nie jest idealnie posprzątany, to od razu klienta meldowałem. Natomiast najważniejsza rzecz to właśnie jest uzupełnianie tego alkoholu, co daje kasę podwójną. Natomiast moi drodzy, nic się kompletnie nie dzieje, jak jeden na ilość klientów nie dostanie. Zaczął ziewać, więc idziemy spać. Jak jeden na ilość klientów nie dostanie pościeli. Tak, moi drodzy, jeszcze pozbieranie śmieci, po zamiatanie coś tam daje, ale jeśli ktoś pościeli nic nie mamy przy sobie, jeśli ktoś pościeli nie dostanie, to się nic nie dzieje i wtedy mamy zawsze jedną pościel przy sobie, i jeżeli mamy ochotę wymieniać, to zawsze będziemy mogli to ła, zrobić. Także jest to fajny patent. No mówię, szkoda, że nie ma możliwości, żebyśmy mieli w zapasie, że kupujemy jakiś w sklepie, to powinno być dostępne, nie wiem, pakiet 10 pościeli zapasowych, tak że byłby sobie, wiadomo, że realnie nie bylibyśmy w stanie tego nosić przy sobie, załóżmy, że jedną pościel byśmy przy sobie realnie mogli mieć w ekwipunku, ale powinien stać sobie jakiś tutaj regał, nawet i przy recepcji i te pościele powinny być dostępne, czy nawet jakieś pomieszczenie, żebyśmy mogli jakoś wydzielić tutaj przy recepcji, wiecie, na zasadzie jakiegoś zaplecza, na którym by to było. No tego mi ewidentnie tutaj brakuje. Nie rozumiem nadal y, tematu, dlaczego ja mam jedną pokojówkę, słuchajcie, zatrudnioną, a mam dwie. Na to pytanie kochani, wam nie umiem odpowiedzieć, ale ewidentnie mi się dwie kobiety tu szlajają. Nie, nie wiem jak wam to mam teraz udowodnić. Y, ale może zaraz szybko zobaczymy i to nie jest tak, słuchajcie, że one się jakoś dziwnie respią. A jest jedna, bo są ewidentnie dwie. No musimy ją śledzić, ale nie wiem gdzie ona idzie, jak to jest zamknięte. Halo pani, gdzie pani idzie? Jak sobie pani po pokoju, tak? Znaczy po korytarzu sobie pani fitness robi, a? Bo pewnie pani kebaba jakiegoś wciągnęła. Dobra, kolejny patent, to już pewnie wiecie, pyk. Nie trzeba po schodach za dużo biegać, także niedługo będziemy mogli piętro odkrywać i nie będzie trzeba, szczególnie droga powrotna schodami nie będzie tak zła. No nic, cały czas czekamy, nie kupuję, słuchajcie, na zapas, bo naprawdę nie pamiętam. Jeszcze osiem mamy alkoholi, to nie jest źle. Nie pamiętam, moi drodzy, nie pamiętam co w tym pokoju. Jednym brakuje, więc wolę poczekać, wolę zobaczyć. Przekonamy się, no tutaj nam dniówka chyba spokojnie, jak widzicie, przeleci. Kurczę, no są takie dni, że brakuje coś porobić, a są takie, że nie ma w co ręce włożyć. Jeśli chodzi o tą pokojówkę, to ona kompletnie się nie wyrabia, więc ma to sens, moi drodzy. Jeśli współpracujesz z pokojówką, i to dosłownie w taki sposób, ma sens, yy, no bo to wymieniacie się jakby pracą. Nawet jeśli ty weźmiesz, zwiniesz jej pościel i ją wsadzisz do pralki, to niestety ona ci potem zwinie i pościeli, ale ma to swoje oczywiście plusy. Dobrze, wszyscy wracają nam tutaj ze spacerku, chyba na obiad przyszli. No i właśnie, a propos obiadu, to tu też chyba się zgodzicie ze mną, że tak jak alkohole dodatkowo serwujemy, tak powinna być tutaj. Jakaś forma właśnie takiej restauracji czy, czy takiego jakby cateringu, nawet który moglibyśmy naszym klientom oferować. O, usługa na przykład dostarczania. I ja uważam, że to powinno być, że na przykład śniadanie dostarczane do pokoju i że widziałbym, bo tu paru rzeczy naprawdę brakuje. Przede wszystkim czego mi brakuje, to zobaczcie, wejdźmy sobie w ten komputer. Przecież w świecie realnym tak to działa że jeżeli wchodzą w recepcji w komputer, to widzą jakiś licznik ile czasu klientowi zostało tego wynajmu, nie? Więc ja uważam, że tam powinien być licznik za ile klient opuści. Bardzo by mi to, słuchajcie, robotę ułatwiło. Aha, tutaj słuchajcie, teraz tak. Tutaj wstawiłem po pierwsze dwie takie dwa barki, bo po pierwsze chciałem zrobić test, czy jeżeli będą dwa barki, to alkoholu będą więcej pili. O widzicie, to macie przykład. Dwa prysznice. Ja wiem, że to jest badziewne. Spokojnie, drogi widzu, my to zmienimy. Ten pokój też będziemy na piątkę levelowali. Tylko jakbym ściągnął ten kibel brzydki i te wszystkie brzydkie rzeczy, to by nam prawdopodobnie level spadł, ale możemy się przekonać. Widzicie? Nie da rady, moi drodzy. Nie da rady tych wszystkich. No jeszcze te dwie rzeczy mogę, ale jak już bym prysznic wziął, to już mi level spadnie. A tutaj chodziło o to, żeby pokój miał swój level. O, widzicie? Są dwie pokoje. Natomiast tutaj testy oczywiście wyszedł. No, tak nazwijmy to negatywny w sensie, że, że, że to nie powoduje, jeżeli mamy dwa barki, że oni więcej biorą. Natomiast ten barek tu stoi tylko po to, żeby dobić poziom, yy, poziom pokoju, bo barek to w tym momencie jest takie narzędzie dla mnie, wiecie, podstawowe. Chcę na tych alkoholach zarabiać. Co tam w tym pokoju 107 jest jeszcze niedopracowane? Halo. Nie, żebym tutaj był jakiś porządny. Aha, pościeli nie ma, no dobra. Czekamy, aż ta pindeczka nasza przyniesie pościel, a jak nie, to ktoś będzie miał bez pościeli. Tutaj nie ma czasu, tutaj czas to pieniądz, wiecie o co chodzi. Typowy Janusz biznesu. No i moi drodzy, ta 103 mnie mocno tutaj kusi, żeby ją też wywindować. Czegoś mi tam zabrakło? Chyba nie wiem, czy nie podłogi przypadkiem. O, już chyba założyła. Ale to i tak pewnie będziemy spali, bo już nikt nie opuszcza. Także moi drodzy, a nie przyszedł jakiś gostek, no to już go od razu, jak w galotach, to może spać, słuchajcie, a już założyły pościel, no dobra, chciałem mu dać pokój bez pościeli, słuchajcie. Także widzicie, kasa ładnie leci, da się tu zarabiać. Jestem ciekaw, ile mi zajmie wbicie tej czwartej gwiazdki hotelu, tak? To przypuszczam, że, że zależy, moi drodzy, od, od tych wszystkich gadżetów, które kupujemy, tych wszystkich rzeczy. Te apartamenty nie są w ten sam sposób. Ktoś opuścił, zobaczcie, ile kasy wpłynęło, nie? To gościu z apartamentu opuścił. Właśnie możemy tutaj lecieć, wam pokażę, jak apartament zrobiłem. Znaczy, nie zrobiłem wiele inaczej niż, niż było, nie? Chociaż ten apartament był jeden z pierwszych, i tu jest chyba nawet zwykły telewizor. To nie jest nawet ta plazma wielka. Jak widzicie, tutaj też stoi jedna szafka. E, więcej nocna, ponieważ no, nie wymieniałem jeszcze, żeby wszystkie były identyczne. Zaczyna się jazda bez trzymanki. Słuchajcie, nie wymieniałem wszystkich szafek, żeby były identyczne. Przedawać ich też nie chciałem, żeby kasy nie tracić, a chodziło tylko o to. Wiadomo, żeby wbić piąty level tegoż oto tutaj naszego przybytku. Ale tu sobie zobaczcie, stoi jacuzzi. Jeszcze wiem, że to nie wygląda. Będziemy, moi drodzy, to wszystko przestawiali. Prysznic się może tam postawił, mywalkę na środku Jack, albo możemy to od razu zrobić nawet. Ja to wszystko słuchajcie, robiłem w wielkim, wielkim, można powiedzieć, pośpiechu. Także tutaj też mi, moi drodzy, albo tutaj to jacuzzi, to już tam bez znaczenia w sumie. No Łe, ty musisz tą kalafę drzeć, jak ja chcę. Nie drzej mi tej kalafy, jak ja jacuzzi stawiam. Aha, może widzicie, to tak nie jest wszystko, hop Musimy znowu byle jak postawić. Albo dobra, nie będziemy stawiali. Troszkę spieprzyłem. Te moje wyliczenia nie są najlepsze. Także od razu wam mówię, moi drodzy, że tutaj, żeby szybko nadgonić nasze straty. Ja nie. W żaden sposób, słuchajcie, nie. No już zaczynają się o czym Dobrze, że zielone widać. Dobra, tu sobie stoi jacuzzi idziemy. Sobie. W żaden sposób tutaj nie robiłem jakiejś projekcji, że gdzie co ma być. To było tak po prostu z pamięci pozrzucane. I celem było to, czy ktoś może chce do pokoju jeszcze, bo to warto zerknąć. Bo czasem tak jest, że klient idzie, ale raczej nikt nie idzie, że możemy iść tego gościa prze przekimać. Także ja to robiłem, słuchajcie, tak bardzo, bardzo dużym pośpiechu i w żaden sposób się... No ty chłopie, idę z tobą, idę tobą spać przecież, no. Chłopie, idę tobą spać. Co ty mnie tutaj się nadzierasz? Mam nadzieję, że słuchajcie, już teraz jak widzicie zapisuję na dwa sejwy. Jeden save na górze mam, drugi mam na dole. Te dwa zostawiłem tak jak były z tym, z tym naszym... Nieszczęściem małym, które nas spotkało, no życie moi drodzy, no cóż mam wam powiedzieć? Dobra, tu jedna pokojówka, nie wiem, wyjeżdża z nocki chyba, a druga wraca, no to jest też tak zauważyłem, że to, to, to co chwilę inne pokojówki przyjeżdżają, czyli to tak jakaś agencja pracy jest chyba i tymi busami je przywozi, no nie wiem, nie wnikałem. W każdym razie nie mam. O, zobaczcie, 105 nam się zwolniła, to gościu wyszedł. Alkoholę uzupełniłem, wszystko jest, także zaraz kasę przytulimy kolejną. Czyli już jesteśmy finansowo, moi drodzy, zdolni do tego, żeby ten jeden apartament ulepszyć. No i ten środkowy, myślę, że też można by coś tam podziałać. A może już? Ten 102 to był, tak? Moi drodzy, to był 102. Gdzie on tu był? Ja już się też motam z tymi numerami pokojów, bo to słuchajcie, jest wszystko tak podobne, że się, że się motam. Tu nie? Tu. Tu był 102. Wiecie co? przecież my i tak zarobimy. A, i on jest taki. Aha, czyli dobrze myślałem, że jak cena średnia, to wielkościowo dobrze. Okej, okay. w ten sposób. No można by tu już, wiecie, zasadniczo już łóżko by można wstawić i. Barek. Barek nie wiem, czy mamy. Chyba nie mamy Barka w tym. Wiecie co, to już, żeby zarabiać kasiorka i tak zresztą zaraz nam wleci kasa. E, wstawmy sobie, moi drodzy, ile my mamy kasy 1000. Nie no, to będzie standardowo wszystko. Tu nie będziemy szaleć. Tak nam pewnie nie starczy na wszystko kasy. Jeszcze jest łazienka. No to też, też, też te średnie rzeczy. I belek średni. No i kasa się kończy. Chyba, że nam ktoś tu szybko kasę jeszcze zapewni, no to byśmy coś, niecoś już zarobili. No i tak. Aha. Do routera. O, jakaś kasa już płynęła. Tu jest chętny, gagatek jeden. O, zwolniła się też sto jedynka. Patrzcie, jak ładnie, 4 dni, no moi drodzy. Żyć nie umierać, tylko więcej jak 10 produktów nie zamówimy, więc musimy poczekać. No, brat, słuchajcie, to sobie w takim razie w innej kolejności te pokoje odblokujemy. A ty chłopie tu idziesz? A, aha, bo mi się już pokoje mylą. No dobra, to cały Juken, kurde, zamotany. Chłop nie wie, gdzie ma iść. Nie wie, który apartament mu się zwolnił do sprzątania. Tutaj chyba. Nie był to ten czasem? No tutaj to dopiero by dostawa jedzie. I tu może to ten. Dobra, ten. Pomogę trochę tej pokojówce, bo zanim przyjedzie ta dostawa, to ogarniemy. Także moi drodzy, wydaje mi się to tak... Naprawdę w pewnym momencie takie zaczyna mi się to wydawać ciekawe. Ja staram się oczywiście patrzeć, jak jest uzupełniane, bo jak widzicie, alkohole to jest najważniejsza rzecz. Słuchajcie, w tej chwili... Moi drodzy, najważniejsza rzecz w naszym całym hotelu, widzowie, to są właśnie alkohole, które powodują, że klienci płacą dwa razy więcej. Dobra, to ty tam byś mogła wynieść, ale ty to tak wyniesiesz, że ja podziękuję, więc wolę idę i tak dostawę odebrać, wolę sam. Patrzcie, cuda nie widy, nie ma nikogo przy recepcji, a tu już po 16:00, także no. Nawet się, słuchajcie, przyzwyczaiłem do, tego, do tej skali czasu, że to tak szybko biegnie, natomiast uważam, że powinno być tak, jak jest na przykład w Farming Simulatorze, że mamy możliwość sobie, sobie tam ustawiać, nie? I teraz, moi drodzy, gdzie ja miałem iść? O, jakaś kobita przyszła. Na jeden dzień. To czekasz sobie, kobito, droga, nie będziemy zajmować. To czekasz, tylko mi w dzwonek nie wal. Kurde. Niby taki prosty układ hotelu, a się człowiek gubi. Dobra, to było tam, mogłem od razu tam pójść. Tylko nie wiedziałem. I on nie wiedział, widzowie, ja nie wiedział. Ja nie wiedział, że tu... Dobra, jakby to tutaj sobie ułożyć. Myślę, że łóżko tu by pasowało. To Może tą babę tutaj wlokujemy, niech... A gdzie ja mam łóżko? A, mam łóżko, dobra. Już się zamotałem, słuchajcie, ja już się zamotałem. Ja to też jestem taki gagatek, że naprawdę, aj, to nie to. Dobra, zobaczymy. Oczywiście pokoje będziemy malowali, ale moi drodzy, podjąłem taką decyzję, że na sam koniec będziemy pokoje już tak wizualnie robili, nie? sobie jakiś tam, może styl tego obierzemy. Chociaż ja i tak bym chciał, żeby apartamenty między sobą się różniły, bo jeśli, słuchajcie moi drodzy, jeśli ja sam się będę motał, jeśli apartamenty będą miały wszystkie identyczny kolor, to nie ma według mnie sensu żadnego, wiecie? Także tak bym nie chciał tego, słuchajcie, robić. Absolutnie bym tak nie chciał robić. Tu już mamy ile 50 dopiero za nockę. No to tak myślałem, że to tak będzie. Może mi się uda jeszcze tu telewizor kupić. O ile mi gałgan jeden nie zaśnie. Zobaczymy. O, znowu jakaś kasa wleciała. Ktoś opuścił pokój. No to widzicie, czasem jest zapierdziel. Czasem jest tak, że dzień się dłuży, że nic się nie dzieje, a... A czasem, jak widzicie, jest zapierdziel. No to, to jakby ktoś chciał sobie z łóżka telewizor oglądać, to może tu zaczynam już myśleć. A barku tu nie mamy. Widzowie, najgorzej. Najgorzej, czyli telewizor i barek i to w podskokach you can lecisz, Barek zamawiać. Jak mogłeś chłopie barku? No ten już ziewa, tam spierdzielaj z tym ziewaniem. Ja tu Barek muszę zamówić. Eee, słuchajcie, najważniejsza rzecz. Barek musi być, mimo że 350. A tutaj z elektroniki telewizor starczy. No nie wierzę, że nie starczy. 5 dolców brakuje. Naprawdę. Żebym jeszcze... żebym jeszcze miał przy sobie coś, co bym mógł sprzedać. Ale wiecie co? Mogę stary kibel sprzedać. Dobra, sprzedałem stary kibel. Słuchajcie. Już możemy zamówienie zrobić. A tej bab ta babka jeszcze a czemu mi? Aha, bo ta pokojówka wzięła, widzicie, jesteśmy na minusie. Yy, pokój 80. No to jak na jeden dzień to masz babo placek. Słuchajcie, jak na jeden dzień masz babo placek będziesz miała nieposprzątany, tylko jest jeden minus. Do 80 nie, nie zdążyłem do 80, kurczę ten. Widzowie, wiecie, co, czego nie zrobiłem? Do 80 alkoholi nie napełniłem. Przez to, że się tak spieszyłem. Bo przecież sprzątaczka za nas nie napełnia. To chociaż czy tu jest napełnione, to wszystko jest. Pani sprzątaczko, proszę stąd wyjść. Tutaj wchodzi klientka, tam dobra, dostanie bez pościeli, olać to. My tu kasę potrzebujemy, bo ten gagatek mi ziewa. To powiedzmy, że jestem zmęczony. No to dwa dni zawsze coś. Zawsze coś do przodu. Dobra, to jeszcze szybko uzupełni. O, nie, znowu to samo. Tylko tym razem to się zmieni rano. Akurat. Dobra, idziemy, gagatka przespać. To się akurat, moi drodzy, na szczęście nic złego nie dzieje nie w tej sytuacji, bo ten bus odjedzie z tymi sprzątaczkami. Tylko widzicie, no to są takie bugi. O, jest jakaś pościel, ale nie mogę jej wziąć, bo niestety sprzątaczka wrzucała. No, i to są takie bugi, które człowieka o nerwy słuchajcie i palpitacje serca doprowadzają. Ja mi się aż znowu gorąco zrobiło, jak to zobaczyłem. Znaczy, że wieczorem nie można dostaw zamawiać, albo nie można zamawiać dostaw, jak klienci wyjeżdżają. To jest widzowie taka niestety tutaj opcja. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. No, i widzicie, teraz jest dobrze, dostawa za nami czeka, ale wtedy to była masakra. Dobrze, to moi drodzy, to zostaje nam ten pokój. Tu na lewo on był. Ten średni, czyli cały dół mamy, słuchajcie, wykupiony. A barek zamówiłem. Mam nadzieję, nie mam nadzieję, że mam też alkohol, nie? Taki średni sobie pokój, to wiecie co to tak. Barek wstawmy, nie wiem, gdzieś może tu. Tutaj tak nie no, tu niech to stoi. Dobra. Od razu go cyk cyk. Napełnimy. Ile jest? 75? Coś wzrosło. Coś zrosło, ale jeszcze bym coś tu musiał dodać, moi drodzy. No pewnie podłogę bym walnął, nie? Podłogę, jeszcze jedną szafkę nocną, jakąś tam wazę, coś się zamówi i będzie stówka. Myślę, że warto już tą stówkę zrobić, powiem Wam szczerze. Już bym nie chciał te 75 kasować, bo to 75 to jest, to jest mniej jak 80, widzowie. Mniej jak 80, a 80 mamy wiecie, 80 mamy za. Za yy, te małe pokoje to nie, 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 to tak być nie może. No nie wiem, do łazienki mogę ewentualnie wannę, ale nie mamy za dużo kasy. Więc ja bym tu wolał pójść może w kwestie takie. Jeszcze koło stówki będziemy mieli. To duża waza i mała waza. Nie starczy. Z czegoś trzeba zrezygnować. Um... O, już starczyło, bo ktoś zapłacił za alkohol. Widzicie, tylko teraz nie zwróciłem uwagi, ile my mamy alkoholi przy sobie. Nie mamy ich w ogóle. Czyli cholerka jasna, muszę jeszcze alkohole alkoholesować. Dobra, gdzie ta pani by się chciała zameldować? Ale ja, droga pani, nie mam pani gdzie zameldować, bo 104 jest chyba niepospontana i nie ma w niej alkoholi, także niestety będzie musiała pani czekać. Ja wiem, że mi będzie pani w dzwonek na No trudno, przykro mi bardzo, ale... Ja pani nic nie poradzę, ja pani nie wpuszczę do pokoju. A widzicie tu mi się też trochę z podłogą. Yy, trochę mi zabrakło, ale skoro, yy, słuchajcie, i, w, i tak wbiłem poziom, to olałem tą podłogę. Ja wiem, będziecie mówili, że to nie wygląda. I tak, drogi widzu, masz rację, to nie wygląda. Ja się ze wszystkim zgadzam z tobą w 100%, ale pamiętaj, że tym botom, które są w grze, jest to obojętne, a my mamy po prostu zarabiać tutaj nie my mamy zarabiać także moim celem było wbicie poziomu pokoju a nie tam szczypanie się z tym no już się bałem że się znowu zablokują bo my moi drodzy nie możemy się z tym szczypać tylko ja alkohol miałem zamówić jeszcze żeby tą babę wpuścić a z tym idziemy do małego dobra to tutaj za dużo tego alkoholu niestety nie zamówimy ale to sobie poradzimy ile to zamówimy 3 Czterech nie zamówimy. Trudno, zamawiamy alkohole. Już pani poczeka, już panią wpuszczam. Tu już pani pokój szykuje, bo wie pani jak jest. Jeszcze alkohol musi przyjechać. Fakt, że. A nie, tu już alkohol ma. Dobra. To może się uda tą szafkę nocną wstawić. Może coś chociaż o jeden level. Więcej wbijemy. Mam nadzieję, słuchajcie, tego co kupiłem. Obraz, nie wiem, naduszkiem. Albo tu. Nie, za dużo nie wbiliśmy, słuchajcie. Jeszcze nie wbiliśmy. Waza na ziemi w kącie. Jeszcze nie wbiliśmy. O, widzowie, to nie będzie tak kopcił. No nie wbiliśmy. Będę Chamski jej coś tu wstawię jeszcze. Umywalkę jej zaraz słuchajcie, wstawię do. O, wbiliśmy. <laughs> Oczywiście wezmę to później. Wystawię stamtąd, moi drodzy, żebyście nie myśleli. Czekajcie, to tą pindeczkę można już meldować do pokoju 102, który jest za stówkę. Dobrze, pan chwilę poczeka. Bo nie ma alkoholu. Tamta pani miała. Tak, wszystko widzicie na raty robię, nie? Czasami, czasami. Ale ładnie nam ta trójka podskoczyła, widzicie? Jak ładnie podskakuje. Gdzie był 104 pokój? Z tego co pamiętam, to 104 był chyba tu, widzicie? To też jest tak. Znaczy, ja nie narzekam na to, bo to jest jakby moja orientacja w terenie, tak. A dzisiaj dużo się dzieje, naprawdę dużo. już teraz jest co ogarniać. Hej, kobito, a czemu ty tu stoisz? A, a pościel kto zwinie? Klient tu zaraz przychodzi, ty. Coś ty tutaj takie zaświnione łóżko zostawiła, babo jedna. No, no to gościu dostanie bez. To gościu dostanie bez, bo ta jest jakaś nie, nieogarnięta. Trudno, nie wszyscy muszą mieć pościel. Już, panie, już dzwonisz pan, i dlatego pan pościeli nie dostaniesz. Za to dzwonienie. Zależy na ile? Na 4 dni. No, panie, jak na cztery dni, no to musisz pan iść bez pościeli. No, i 109 nam się zwolniła. No, i trzeba alkohole znowu zamówić. Tym razem już mamy tyle pokoi, to powiem Wam szczerze, jeżeli dwa na pokój, to już pójdzie inwestycjone. Pierwszy raz tak dużo alkoholi, słuchajcie, zamawiam. 109 nam została, a my nie mamy znowu alkoholi przy sobie, więc znowu trzeba poczekać. A następna wyszła, o kurde, ale tu się robi teraz. Ale tu się teraz robi, moi drodzy Galimatias. Nie uzupełnię, bo nie mam. A mam jeszcze. Aha, już nie mam. Dobra, już nie mam przy sobie alkoholi. Dobra, ja już tą pierzynę upiorę, niech jej będzie. Dobra, chociaż, chociaż posprzątała baba. Już, 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 niech tylko alkohole przyjadą, pani szanowna. Teraz to już widzę, że kasa zaczyna lecieć, oczywiście. To, że spadły gwiazdki, to nie dlatego, że ktoś nie dostał pościeli, tylko ktoś po prostu był wpuszczony do totalnie, totalnie brudnego pokoju. Także moi drodzy, to nie jest, tak? Ale czasem tam sobie dopuszczam to, żeby gwiazdki spadły. Jak szybko chcę, że tak powiem, sfarmić tą kasę, to czasem sobie na to pozwalam, nie? Nie zawsze, ale czasem sobie pozwalam. Już możemy panią wpuszczać, jak pani. Ale pani na 4 dni, droga pani. Aha, no ale ten pokój mieliśmy ulepszyć. Dobra, trzeba ją do 109 dać, no. A ten. Łe ziewające, kurde. To jest 104. Ja ślepy jestem? Może 102 pomyliłem. Gdzie jest ta 102, tam była. Kurde, ludzie, weźcie się tu kłapcie w tym wszystkim. Pokoi, tyle nakichane. Chciałem wam pokazać jeszcze. A nie, 102 to jest to. To jest 103. A dobra, to to jest 103 i w 103 brakuje jeszcze czegoś. Brakuje telewizora, moi drodzy, w 103. Brakuje drugiego fotela, i pewnie jakiegoś obrazu, nie? Dobra, ale ten królewicz nie da mi żyć, to wiecie co, ja chyba po prostu pozbieram te śmieci i wezmę tego gościa do spania, bo przecież zaraz mnie krew nagła zaleje z tym gałganem jednym. To się nie da z tym chłopem pracować, no. Ej, łap ten worek. Byś chociaż pójdziesz do busa, to chociaż wynieś. Tam, nara, worek. Dostawę w sumie możemy zamówić, czyli tak, zapomniałem co miałem zamawiać. Na pewno miałem zamówić elektronikę, no to za dużo kasy nie mamy, więc nawet kliknięcie nam nic nie da. Tam był drugi fotel, no już kasy nam nie starczy. Cicho chłopie, już zaraz. Dobra, to ja sobie przygotuję i po prostu rano. rano to ogarniemy. Jakiś jeden obraz, drugi obraz, tradycyjnie jedna waza, druga waza. Trzecia waza, nawet kwiotka można dokupić. Dobra, ale to tego gościa trzeba i tak położyć spać, bo nie da się z nim, słuchajcie, pracować. Cie moi drodzy będzie krótszy odcinek, także tylko ogarniamy ten, te apartamenty już tak do, tak jak trzeba. Ja tyle miałem brudnych pościeli, przy sobie no ładnie. No idźże spać, chłopie? Tak mi ziewasz, a tak nie chcesz iść spać? To za gość. Okej. Okay. Dobra, to te pościele, wiecie co, to ja już sobie wyjmę. Nie będę sprzątaczce dawał. Po co? A po co? A na co? A do czego? To komu to potrzebne? Jak widzicie, jak jest taki zapierdziel, to ten czas biegnie zbyt szybko. Ja na przykład w takich sytuacjach wolałbym sobie ten czas troszeczkę przykrócić. 106 się zwolniła, to tam 106, zerknijmy, co to tu jest. Ale są sytuacje, w których, no ładnie ta sprzątaczka pracuje. No, trzeba przyznać, jak pracowita dziewczyna, nie? Wodzę i muszę po niej poprawiać. Worek zostawiła komuś. No naprawdę. No. I tak znowu będą pytania, czemu na przykład są dwa barki. Nie, moi drodzy, to też nie działa. Dwa barki nie działają, po prostu zostawiłem mały barek. Padłem na pomysł, że wstawiam duże, a tak jak widzicie, wszystko jest tylko i wyłącznie po to, ażeby wbijać level. Natomiast tutaj, oczywiście, że pozbędziemy się tych kibelków. Nawet Wam powiem szczerze, że skoro to aż tak nie obniża rankingu, o, to możemy sobie pozwolić na to, żeby usunąć mm, te brzydkie rzeczy dla naszego, dla naszego komfortu psychicznego po prostu. nie? I od razu sprzedamy te stare, zasrane kible, no bo przecież to się patrzeć nie dało, chociaż worek wzięła, dobra. Także od razu weźmiemy, moi drodzy, te stare kible, posprzedajemy, bo to przecież, słuchajcie, no nie da się na to, moi drodzy, patrzeć. Mm. No i ten prysznic. Dobra. Widzicie, alkohole szybko nam się kończą, także teraz mówię, stałem się potentatem alkoholowym. Nie wiem, co tam jest nieposprzątane w 106, ale alkohole są. Dobrze, moi drodzy. W takim razie, co ja tu miałem zamawiać? O, 1200 mi wyszło. To troszeczkę przesadziłem. To może z tej wazy zrezygnujemy i może z jednego obrazka. Niewiele nam to da. Nie wiem, z kwiatka. Dobra, brakuje, brakuje czegoś taniego usunąć. To no może z tego. A, już jest kasa, bo wpłynęła za alkohole. No to cofam, cofam swoje, słuchajcie. Cofam swoje w takim razie. A zawsze tą małą wazę już za dużo czegoś dałem. Ta jest na 5 waza, ta jest na 8. Cena jest bardzo zbliżona. Nie chce ktoś za coś czasem zapłacić? Dobra, to tam sobie podarujmy, zamawiamy. Czekasz chwilę gościu, bo pokój muszę zrobić. Albo 80 bym ci. Znaczy 108-kę, Kurde bo. Co jest tą ósemką nie tak? Są tu alkohole? Nie ma tu alkoholi. No to cyk cyk już są alkohole. Także widzicie, gwiazdki od razu szybko yy, przybywają. To naprawdę można sobie na to pozwolić, że jednego klienta zrobić czy dwóch na odpieprz. Całą resztę robicie super. Gwiazdki się zgadzają, a wy jak macie zapieprz, to też nie musicie tak jakby latać i. Oj, i skrupulatnie słuchajcie tego pokoju. Czyścić, chociaż jestem ciekaw, co się tam kryje, moi drodzy. Tutaj nie mogę, oczywiście, tego kibelka, jak widzicie, wziąć, bo. Tutaj nie mogę, moi drodzy, tego kibelka wziąć, bo nam. Poko... O, bo nam level spadnie. Proszę bardzo, kasa się zgadza. Tutaj szybkie ruchy są wskazane. I to jest temat na dzisiejszy odcinek, żeby te wszystkie apartamenty jakoś były wywindowane. Przy czym, no ten średni, to jestem ciekaw, jaka może być maksymalna stawka, moi drodzy, za ten średni apartament. Pewnie. A, bo już tam kobite zameldowane. Tutaj mieliśmy urządzać. Pewnie coś tam jest, jakaś stawka. Mały telewizor, bo na drogi mnie nie stać. Zresztą telewizor to telewizor. Niech, niech mają, cieszą się, że mają. O, tak powiem. Tutaj, skoro telewizor, to już tam powiedzmy, że coś podprojektowanie zrobimy. Cyk, jeszcze nie wbiliśmy nic. No to co? No to obraz, proszę bardzo. Jeszcze nic nie wbiliśmy. No to może drugi obraz. Tutaj, cyk. Jeszcze nic nie wbiliśmy. No to jakąś wazę w kącik trzeba postawić. Tu może koło telewizora. O, wpiliśmy. No i proszę. 175 można gościa ewentualnie meldować. Widzicie? Jakie to proste. I ca bardzo szybko nam ten, ten widzę, ta trójka się do góry przesuwa. Jakbym tak jeszcze z godzinę może posiedział czasu realnego, oczywiście, nie, nie czasu w grze. To wydaje mi się, widzowie drodzy, że trzeba w ogóle grę zapisać. Ale to mi się wydaje teraz może na tym sejwie. To mi się wydaje, słuchajcie, że, yy, że już byśmy mieli czwarty level i ciekawe, co się stanie, jak odblokujemy czwarty level. Yy, bo tutaj, jak słuchajcie, mamy ten ekwipunek. Zobaczcie, jak mamy ten ekwipunek, to tu też jest coś zakutkowane. Nie wiemy, co to jest. Zakutka. Może to będzie zmiana elewacji na zewnątrz, a może oni coś później dodadzą, jakiś update, nie mam pojęcia. Jak ktoś z Was się domyśla, możecie, możecie napisać w komentarzach, widzowie, jak się domyślacie, co to może być. Czyli tak, reasumując, spokój 102 to jeszcze oczywiście coś nieco tam byłby do, do poprawy, żeby był na piątce, ale generalnie, jak widzicie, wszystkie apartamenty mamy na piątym levelu, zwykłe pokoje na, czwo, na czwartym i całkiem możliwe widzowie, że w następnym odcinku będziemy starali się, Albo zo... ja bym mimo wszystko zobaczył, powiem wam szczerze, ten droższy. Bo na górze mamy jeszcze droższy. Za 1200 coś tam. Jestem ciekaw to jestem z balkonem. Nie? Więc raczej bym jego... Zo... Aha, zaczyna się. Symfonia Beethovena. Dobra, dawno nie było Symfonii Beethovena. Stęskniliśmy się, prawda? Brakowało widzowie nam tego. Tego łeee. Jak taka krowa normalnie. Dobra, to już możemy kończyć robotę. Także w następnym odcinku się na tym skupimy. Ja bym chciał też spróbować oczywiście te zwykłe, zwykłe pokoje małe jakoś tak na ten piąty level też zrobić. I to jest wtedy bardzo prawdopodobne, że może tą czwartą gwiazdkę już już bijemy, nie? Natomiast na pewno w kasy troszkę trzeba pofarmić. Dzisiaj będzie krótszy odcinek, bo tutaj ja nie chcę, jakby też tak wiecie, na siłę przedłużać. Tematem odcinka było zdecydowanie to. A pokój 102, no to wbijemy, tam, tam szybko się wbije tak. Wiecie, to już jest bez znaczenia, czy to będzie 100 dolarów, czy 125. Już my tutaj taką kasę widzowie robimy, że to jest bez znaczenia większego, tak naprawdę, nie? Wiecie o co chodzi. Dobrze, moi drodzy, w takim razie tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja się z tych pralek tutaj z wami żegnam. Chyba wszystko wyprane. Hmm, oczywiście, drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, bo to bardzo pomaga, ale też mnie motywuje, że wam ta seria tak ładnie tak, ła, się bardzo ładnie, spo... tak ładnie wam się spodobała ta seria, że tak ładnie komentujecie. <laughs> Także moi drodzy, ładnie i serdecznie z uśmiechem się z wami witam. Nie, no nie mogę tego gościa naśladować, bo jak kretyn się czuję, sorry. Granice dystansu jednak mam e, też e, w tym wszystkim śmiać się uśmiechać, ale bez przesady. Ten gość jest kurwiający. Po prostu powiedzmy to sobie wprost. Dobrze, moi drodzy, to trzymajcie się do następnego odcinka. Ja zapisuję grę i oczywiście będziemy działali na następnym odcinku. Być może ja tam coś nie, coś, jakieś minimalne ruchy zrobię, żeby troszkę kasy e, dozbierać. E, no, i będziemy się widzieli w następnym odcinku. Także mam nadzieję, drogi widzu, że doceniasz to, że tak Wam się to podoba i dla Was się poświęciłem i od nowa, od zera siedziałem tutaj, no ładne pół dnia, żeby, żeby wrócić do tej formy. Także trzymajcie się, cześć.